Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, na co powinniście zwracać uwagę przy panoramowaniu w FL Studio. Intro! Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie i kłaniam się oczywiście niezmiernie nisko. Ja jestem Bonifacja, to jest kolejny odcinek Selfmade Tips, jak co wtorek o godzinie 18. Dzisiaj pokażę wam, na co powinniście zwracać uwagę przy panoramowaniu w FL Studio, a jest to niebagatelna sprawa, ponieważ powinniście być tego świadomi przy chociażby miksowaniu sygnału. Otóż moi drodzy, nie wiem ilu z was kiedykolwiek zauważyło taką pewną prawidłowość. Jeżeli wrzucicie sobie na przykład jakąkolwiek ścieżkę, która jest znormalizowana, to znaczy, że powinna teoretycznie sięgać 0 dB i sobie ją odtworzycie i zerkniecie przy okazji na mikser, to zobaczycie, że tak naprawdę ta ścieżka nie dosięga do 0 dB, jedynie do około minus 9. Nawet jeżeli podgłośnicie sobie w tym miejscu sygnał, no to widzicie, że docieramy do minus 3 co najwyżej i nijak nie sięga to zera. Sytuacja ta zmienia się dopiero w momencie, kiedy zaczniecie panoramować sygnał. Czy to z tego poziomu? Panoramując 100% w lewo, widzimy, że mamy sygnał w okolicach zera. 100% prawo, ta sama sytuacja. I dotyczy to również tego, co mamy na mikserze, czyli tej gałki panoramy. I zapewne wielu z was zwróciło uwagę na to, że po panoramowaniu w FL Studio sygnał staje się głośniejszy, więc należy go ściszyć. Jest to niezwykle ważne przy miksowaniu, chociażby żeby mieć świadomość tego, w jaki sposób FL Studio pracuje z panoramą. Wynika to z tego, że FL Studio stosuje pewnego rodzaju trik, za którym stoi pewna logika. Na ile ona jest trafna, nie wiem i nie wiem, czy ona występuje też w innych DAW-ach. Natomiast w tym wypadku twórcy FL Studio założyli jedną prostą rzecz. Mianowicie, w momencie, kiedy gałka pan, niezależnie od tego, która i gdzie znajduje się na środku, czyli w centrum panoramy, to sygnał dobiega do nas z dwóch głośników, więc automatycznie jest ściszany, natomiast jeżeli dobiega z jednego źródła, czyli na przykład tylko z lewej strony, albo tylko z prawej strony, to wtedy ma prawo dobiegać z pełną głośnością, na przykład przy normalizacji sięgając 0 dB, ponieważ dobiega wtedy tylko z jednego źródła. W przeciwnym wypadku, jeżeli dobiega na przykład z dwóch, to jest automatycznie sygnał przyciszany, żeby zrównać te poziomy. W praktyce wygląda to tak, że w momencie, kiedy panoramujemy sygnał na lewo lub prawo, to staje się on głośniejszy i trzeba redukować jego głośność, więc jeżeli do tej pory nie mieliście świadomości tego, jak działa panoramowanie w FL-u, to teraz już macie i mam nadzieję, że będziecie troszeczkę świadomiej korzystać z panoramowania, wiedząc, że faktycznie ten sygnał trzeba redukować do poziomu, który mieliśmy przed panoramowaniem, żeby całe miksowanie, cały balans głośności miał jakiś sens. Przy okazji dajcie mi znać w komentarzach, czy w innych DAW-ach wygląda to podobnie, jeżeli korzystacie z innych programów, a ja już się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.